No muszę cię tu nagrać, jak wyglądasz, bo pytają o ciebie obserwatorzy. Dzień dobry kochani, z tej strony Estera, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. W sumie dzisiaj nie chciałam nagrywać, ale jakoś tak mnie wzięło, bo jest dużo pytań o Maxa, więc stwierdziłam, że usiądę i coś dla was nagram. Umyłam sobie włosy, jeszcze ich nie farbowałam, dlatego że mi się nie chciało. Bo czuję się ostatnio fatalnie i nie będę tutaj udawać, że jest inaczej. Co ja tutaj mam? Wow, grubo. To jest ta pianka Perfect Waves Pantene Pro V. No i słuchajcie, moi kochani, no mam ogromnego doła i jest to spowodowane stanem Maxa. I nie macie się czym martwić tak naprawdę, bo jeżeli chodzi o operację, no to najprawdopodobniej ona się udała. Co mnie bardzo cieszy, zaczął już normalnie stawiać tą prawą łapkę. Widać, że ma w niej czucie, więc naprawdę kamień z serca, bo ja cały czas strasznie bałam się, że okaże się, że jednak nie będzie miał w tej łapce czucia i że będzie trzeba łapkę amputować. Ja nie wiem, jak ja bym to przeżyła i to już nie chodzi o to, że to by znowu kosztowało kolejne 1500 funtów, ale on tak bardzo cierpiał i gdyby miał mieć robioną jeszcze jedną operację, to po prostu ja nie wiem, jakbym to przeżyła. Naprawdę nikomu nie życzę takiej sytuacji, jaką my mieliśmy teraz z Maxem. No i słuchajcie, on w tej chwili śpi. Ale w rzeczywistości wygląda to teraz w ten sposób, że on cały czas, prawie cały czas miałczy. Wiecie dlaczego on miałczy? Bo chce wychodzić na dwór. I to jest w ogóle, to jest masakra. Wzięłam go raz na dwór na rękach i on dosłownie aż cały drżał, aż się trząsł. I ja wiem, że on tak czy inaczej będzie chciał wychodzić. I oczywiście mam zamiar tutaj zrobić wolierę, ale nie wiem, czy to coś da. To nie jest bubu straszne. Prosterek, no dobra, chodź. Muszę znowu posprzątać tutaj w tej szafce, gdzie mam leki. Jakieś tam jeszcze inne pierdoły, bo jest taki bałagan, że już nic nie można znaleźć. No ale to dlatego, że ostatnio chorowaliśmy, więc trochę tych leków było kupionych. I tak wiecie, niektóre były... Chodź kochania, ja ci... Chodź. No i mnie olała. Dobra, wiecie co, się zabieram do tych włosów i one za chwilę już będą całkiem suche. Nie wiem, jak mam zrobić te warkocze, żeby to fajnie wyglądało. Może zrobię jakoś tak po skosie od skóry bardziej, kurczę, nie wiem. No i słuchajcie, Max prawie cały czas miałczy. Ja spodziewałam się, że jak dojdzie do siebie, jak już wiecie, no nie będzie też naćpany cały czas tymi lekami przeciwbólowymi, bo te leki były naprawdę bardzo mocne. To były leki takie jak morfina. Teraz jeszcze dostaje jeden lek, ale ten taki mocny, który dostawał co 8 godzin, już go nie dostaje. No, to był lek opiatowy. Mega, mega mocny, no jak narkotyk. Więc on też po tych lekach był zamulony, był śpiący, no nie? Cały czas, wiecie, spał praktycznie. I muszę wam powiedzieć, że... Sorry, że nie będę na was patrzeć, ale jakoś tak, wiecie, tak mi jakoś wygodnie. Muszę teraz mieć głowę w tę stronę. Kurczę, nie wiem, czy to dobrze zrobiłam. No chodź, dam ci ten plaster. Nie. To jest normalnie prawdziwa kobieta. Jak jej coś jest nie na rękę, to się zaraz obraża. Na początku wszystko szło naprawdę bardzo dobrze, o ile można powiedzieć w takiej sytuacji, że coś idzie dobrze. No ale wyglądało to w ten sposób, że wyjmowaliśmy Maxa z klatki, dostawał jeść, pić, później miał taki czas na toaletę, czyli mył się i oczywiście cały czas pilnowaliśmy, żeby nie lizał tych szwów. Później szedł do toalety załatwić swoje potrzeby. No i wracał do klatki. Mam na ciebie chłopiec. Cudownie, dziękuję kochanie. Idziemy go dmuchnąć na zewnątrz, tak? No, a wczorajszy dzień i dzisiejszy to już... To już jest rzeźnia, to dosłownie jest rzeźnia. Wczoraj w nocy o 4 nad ranem, nie, czekajcie, przedwczoraj o 4 nad ranem wysikał się, miałczał tak, że musiałam wstać, dać mu jeść i się wysikał. I później, nie wiem ile razy wsadzałam go do kuwety, naprawdę nie zliczę. On powinien wychodzić w tym momencie tak 3 razy dziennie, 4 ewentualnie i nie za dużo chodzić, ale no nie wiem, nie chciał sikać.
nie wiem, czy wstrzymywał, czy co, czy po prostu mu się nie chciało. No i później ścigał się tutaj w tym swoim końcu. Także wiecie co, bo ostatnio już była taka sytuacja, że właśnie też ja już widziałam, że mu się chce ścigać, ale on wtedy miałczał, więc zdążyłam szybko go wziąć do kuwety i to samo było raz z kupą. Natomiast teraz ja nie wiem, dlaczego on się tutaj ścigał do tego swojego końca. Ja wiem, rozeszły mu się stitches. To są staples, wiesz, stitches to są takie te. Słyszysz? Jak jest nitka, nie? No i później znowu nasikał tutaj, także dzisiaj musiałam prać już dwa koce. Teraz ma trzeci i zaraz je wrzucam do suszarki, bo pralka właśnie skończyła prać. Z takich złych wiadomości, no to Łukasz był na ściągnięciu szwów z Maxem, no i niestety nie wszystkie te zszywki mu ściągnęli, dlatego że okazało się, że no jeszcze nie zrosło mu się to dobrze i słuchajcie, no ja jestem pewna, że przyczyną jest to, że on miał za szybko zdjęte te plastry i jak się ocierał o kocyk, który miał takie, wiecie, włoski, no to zahaczał tym, a ocierał się, no bo wtedy w ten sposób się drapał, więc robił to, żeby sobie ulżyć, tylko że niestety wypadały mu wtedy te szwy. No i wiecie, no to i moja wina i myślę, że też tak trochę pani weterynarz, bo on miał tę operację w środę, a już w piątek miał zdjęte plastry, no i oni nie pracują w weekend, więc kolejnym dniem, kiedy mógłby mieć je zdjęte, był dopiero poniedziałek. W sumie to nie jest jej wina, no bo w poniedziałek to by było za długo, no bo ona też musiała zobaczyć tą ranę, czy ona jest zaschnięta, czy tam się nic złego nie dzieje. I właśnie jak mu zdjęła te plastry, to powiedziała, że to bardzo ładnie wygląda. To było suchutkie. Ja nie mogę, muszę spać. Super, naprawdę wyglądało tak, jakby ta operacja była już dawno temu. Oj, Dawid się nie chce bawić bańkami z tobą. Dawidku, to już jest ten, już się płyn skończył, więcej nie ma, tak muszę się poświęcić. Dawid ucieka do góry. Dobra, spróbuję sobie teraz to podzielić na takie trzy części, mniej więcej równe, chociaż one tak nie muszą być równe. Kolejna wizyta jest 13, czyli za 5 dni, ale wydaje mi się, że będę ją musiała przyłożyć, dlatego że trochę mu się ta rana rozlazła niestety. No i mam nadzieję, że się nie otworzy i nie będzie trzeba znowu jechać do weterynarza. No, także powiem wam, że naprawdę ciężko jest, jest naprawdę ciężko, nie? Bo widzę, że kot się męczy. Najgorsze jest to, że on chce wyjść na dwór. W ogóle tutaj wczoraj przyszedł biały kot i no pogoniłam go stąd, bo mówię, kurczę, nie możesz tutaj być, ja cię bardzo lubię. Ale Max się wkurza, bo on wtedy, wiecie, jak czuje innego kota, no to drapie i chce wyjść. Lody potrzebujecie, a ty jesteś aż cała czerwona. No akurat mamusia zamówiła lody, widzisz, na deliveru. Róża, ja ci zaraz dam, tylko sobie zapletę tego warkocza, tak? Zaplotę czy zapletę? Pleść, 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 zapletę. Kochanie, zaraz, tak? Zaraz, bo mi się rozwali. Pokaż, jaka ty jesteś czerwona i szczęśliwa, co? Nie wiem, czy to będzie słychać, ale była Dawid, jestem czerwona i jestem szczęśliwa. Dawid chyba nie słyszy. Słuchajcie, jest tak gorąco, ja to nie jestem przyzwyczajona do takich temperatur. Mamy chyba dzisiaj 21 stopni, ale uwierzcie mi, że jak w Anglii jest 21 stopni, to ja się czuję, jakbym była w tropikach. O, takie z Morrisona zamówiłam. Róża, chodź. Jaki chcesz kolor? Który? One. To jaki to jest kolor? Może jest white. White, czyli biały, tak? Tak, biały. I może a my wczoraj miałyśmy super kąpiel razem, tak? Tak. I plecki sobie myłyśmy. Lubisz się kąpać z mamą? Mhm. Całą łazienkę zalałyśmy. Będziemy tableta? Na dworze? Na 10 razy to będę nagrywać, co chwilę wstaję, coś robię, później wracam. Ale nie wiem, tak wiecie, jakoś chciałam się do was odezwać. W ogóle tak, pewnie widzicie, że ja mam jakieś zaczerwienienia, plamy i tak dalej. I niestety zła wiadomość jest taka, że ktoś mi o tym napisał i ja to sprawdziłam. Pamiętacie, jak malowałam płot i byłam później taka mocno czerwona, mimo że nie było dużego słońca. No i myślałam, że to wiecie, po prostu pierwsze słońce takie zdradliwe, no siekło mnie, no i tyle.
Nie spodziewałam się tego, chciałam nałapać sobie witaminki C, a się, C, no tak, C, D, a się trochę spaliłam. I ktoś mi napisał, żebym sobie sprawdziła, czy ten lek, czy leki, których nie biorę, nie są czasami tego typu lekami, po których nie powinno się przebywać na słońcu. Wiecie co, nie wiem jak to się nazywa fachowo, czy fotouczulające, czy coś takiego, ale wiecie o co chodzi. Po prostu niektóre leki jak się bierze, to nie można spędzać czasu na słońcu, ponieważ można dostać takiego poparzenia. No i słuchajcie, ten propanolol, ten lek, który ja biorę na ataki paniki, właśnie w ten sposób działa, ten beta-bloker. I kurczę, jestem taka wkurzona, bo uwierzcie mi, że naprawdę marzę, ja marzę po prostu, nie wiem nawet jak to określić, ja tak bardzo pragnę wyjść na słońce, położyć się na kocyku w słońcu, opalić się troszkę, nałapać tych promieni słonecznych, no słońce to jest życie. A nie mogę. My ogólnie całą majówkę grillowaliśmy. Coś tam nagrywałam, ale tak na luzie. Totalnie, po prostu, wiecie, tu trochę nagrałam, tam jak coś się działo, to też wyciągnęłam telefon. No ale tak naprawdę to siedzieliśmy tutaj, Róża się bawiła, Dawid też i no co, no jedliśmy. Jedliśmy, grillowaliśmy, fajnie było. I zostało trochę szaszłyków. W sumie nawet nie trochę, bo wydaje mi się, że 7-8, no nawet sporo. I one są z poniedziałku. Dzisiaj patrzyłam, że są świeże jak najbardziej i tak, węgiel mam, wszystko mam. I wiecie, no najlepiej by było je zrobić na tym grillu, ale ja bym go chyba musiała przenieść w cień, bo teraz tam jest jeszcze cały czas słońce. Więc nie wiem, wiecie co, chyba najchętniej zrobiłabym te szaszłyki w piekarniku po prostu, ale nie wiem jak wyjdą. Dobra, czekajcie, bo ja chciałam za chwilę odzwonić do Łukasza i zapomniałam, bo zaczęłam do was gadać. Nie odbiera, pewnie już nie ma przerwy. Bartek, lody zamówiłam, wiesz? Są w tym. To? Weź w ogóle przynieś te torby stamtąd. Tylko tam jest torba jedna, w niej jest woda sama. Posłuchajcie, nam się znowu woda skończyła. Dacie wiarę, że my już znowu nie mamy wody. Boże, pić muszę. My tyle pijemy, nie Bartek? Nie, ja wiesz, że jeszcze nie piję, co wiesz? Ty tyle nie pijesz? No aż tak dużo, przecież tyle, co nie brałem taka. Ty wiesz, ile ty masz po tygodniu niesprzątania butelek? No nie było po tygodniu niesprzątania, bo jakieś trzeba nie sprzątają. Bartek, u nas idzie tak 5 butelek dziennie. Półtora litrowy. To ma sens. No, bo powinno się połączyć. To wcale nie jest dużo. Powinno się ten 2 litry pić dziennie, przecież, nie? To... Ja 3 co najmniej wypijam. O. Ja bardzo dużo piję. Boże, pamiętasz, że ja piję go chore wtedy? No, Jezus, jak jest... miałeś z tym gardłem. Ale ja też tak mam. Właśnie ja też tak mam, bo budzę się w nocy i czuję, że mnie tutaj w gardle gryzie. Właśnie ja nie wiem, co to jest. To chyba jest jakaś pieprzona alergia. Być może na grzyba, ale nie wiem. No, może to po prostu... O, ale Dawid nie ma w pokoju. No właśnie ma. To nie wiem. Ja będę w ogóle musiała to gdzieś zgłosić, bo oni mnie znowu olali. I też wiesz, jak chyba alergia grzyba, to przecież go co raczej ten. Miałem już to wcześniej, no nie? Bo już mieszkać to jakieś od paru lat. Ale no tak, ale wiesz co, wy przecież ja pamiętam jak ten. Wy u Łukasza w pokoju też mieliście grzyba. O, dzwoni, o wilku mowa. Boże, nie, jak ja mam plamy czerwone. Nie mogę po tych lekach na słońce wychodzić. No słuchajcie, on mówi, że szaszłyki wpadnie usmażyć. Ale wiecie co, jest w 5:30 i on normalnie pracuje do 22:00. Widocznie wziął pół dnia urlopu. I ja w sumie mówiłam, że ja zrobię te szaszłyki na tym grillu. Także no one już teoretycznie powinny być zrobione, także zobaczcie jak on mnie zna, że wie, że ja ich nie zrobiłam. Wiecie, on już ma od wczoraj popołudniówki, także to jest masakra, bo ja strasznie nie lubię jak on ma popołudniówki, bo mała wtedy za nim tęskni. Wiecie, on wraca do domu, jeszcze sobie coś tam obejrzy, późno chodzi spać, potem śpi długo. Wstaje i musi już sobie coś robić do jedzenia i szykować się do pracy. I czekajcie, tutaj chcę sobie to wsadzić, żeby nie zapomnieć. No i co, no wraca po 10:00, no to wiadomo, że mała już śpi. Także wiecie, no ja też mam wtedy taki czas, że nie mogę, nie mam w ogóle takiego czasu dla siebie, wiecie, żeby gdzieś sama wyskoczyć, czy żeby sobie w spokoju usiąść, coś pomontować, coś napisać, jakiś post i tak dalej, także to zawsze, ten co drugi tydzień to zawsze jest taki ciężki troszkę dla mnie. No ale dzisiaj to chyba ta pogoda go tak jakoś zwabiła i to, że jeszcze te szaszłyki są, także fajnie, no będziemy grillować, także słuchajcie, ja myślałam, że dzisiaj tylko z wami pogadam, a
Tutaj się kolejne grillowanko szykuje. Róży nic nie mówię, żebym miała niespodziankę. Nagram wam jej reakcję. Na pewno się bardzo ucieszy, bo ona wie, że już dzisiaj taty nie zobaczy, a no zdziwi się. Mamy wodę niegazowaną, chlebek, lody już wam pokazywałam. I jeszcze ten taki ryż z kalafiora. Dzwonimy teraz do Seby. Voice calling is not supported on this browser. Jak to? Przecież normalnie dzwoniłam. Safari. Co tu się podziało, powiedzcie mi? Boże, przecież normalnie rozmawialiśmy na tym. Kurczę, chciałam wam nagrać, a ja nagrywam telefonem, więc z telefonu nie zadzwonię, a mam dla niego prezent. Ale ja mam tu kolor. Normalnie mam rude włosy. Co? Mam rude włosy. Mhm, masz, przecież. Trochę. Ale tutaj tak bardzo widać. Zaraz ci oddam telefon. Halo? No hej, słuchaj, ja mam dla ciebie... Myślałem o tobie w ogóle. Właśnie teraz? Tak, no. Zobaczę, o, teraz odpędza, mogę zadzwonić do niej. No widzisz, jaki zbieg okoliczności. Słuchaj, ja mam dla ciebie prezent. Wyobraź sobie. Jaki? Dostałam bon na 150 zł do restauracji Sphinx. Kojarzysz, nie? No i wiesz co, napisali mi wiadomość, że oni mi dają ten bon, już mi go od razu, wiesz, wysłali, bez żadnego pytania, czy ja chcę, czy nie chcę. I napisali, że no jak nie będę chciała nic pokazać, to nie pokażę, że po prostu byłoby im miło, ale że mam w ogóle tego nie traktować zobowiązująco. Fajnie, nie? Ej, to ja się mogę nagrać z tobie. I możesz na przykład powiedzieć, napisać, że w ogóle tam gdzieś się zrobić i możesz napisać, że nie mogłeś skorzystać, tak? Tak, no. Przyjacielowi. No. No, fajnie. Ej, patrzyłam na menu, to tam, wiesz, nie mają jakichś kosmicznych cen. Możesz sobie pójść na randkę, butelkę wina wziąć, coś dobrego. No. No i super, no to idealnie, to ja ci wyślę od razu. No, dobra. Dobra, to wysyłam. A widziałaś relację? Nie, nie, a na czym? Na Instagramie. Zaraz zobaczę. I na Instagram ci wyślę. No to wy od razu możecie iść. A co, to jest Pałac Królewski? To jest Pałac Królewski? Zamek Królewski, no. Pięknie. Pamiętam te schody, ja tam byłam na wycieczce w gimnazjum, pamiętam je. Piękne, co nie? No. Dlaczego my tam nie poszliśmy? Jak byłam w Warszawie. Było tyle miejsc w tym mieście. No. Ale pięknie. No. Ja to mam... fajną przyjaciółkę. No nie, od razu o tobie pomyślałam, no bo mówię, kurde, no ja tego nie wykorzystam. Ci od razu wyślę. I się najecie i wypijecie i w ogóle. Za zdrowie, cztery. Za moje zdrowie, oczywiście. Róża, dokąd chcesz iść? Idzie plac zabaw. Ale sama chcesz iść na ten plac zabaw? Tak. Bez mamusi? Tak. I się nie będziesz bała? Nie. Czy idzie ćwiczyć zabaw mamusię? Z mamusią, no. A mamusia zostaje tutaj, bo zaraz przyjeżdża tata i będziemy robić grilla. I będzie super zabawa w ogródku. Nie. Idziemy na plac zabaw. To co, my pójdziemy na plac zabaw, a tata będzie sam grilla robił? Tak. Chciałem sobie zadanie ze swojej jakiejś fashion wiki. No co? Błagam cię. Z Fashion Weekiem. Co to jest Fashion Week? Co? Chodzą ludzie na szczurach, wypchani jacyś, albo faceci w sukienkach, bez przesady. A tam grają w piłkę. No tak jest prawda. Fashion Week, a półfinał Ligi Mistrzów. Już wiadomo, o co chodziło. O półfinał Ligi Mistrzów. A o co ci chodzi? Myślałam, że chcesz spędzić czas ze swoją córką, zrobić. Czy dobrze wiesz, że córka jest u mnie na pierwszym miejscu? A grilla to w międzyczasie mogą usmażyć. No, a meczek to tak przy okazji się obejrzy. I zamilknął, bo coś miał jeszcze powiedzieć. Boże, on biedny, aż normalnie z całą tą normalnie masakra. Patrz, mój tata zrobił ładną miarot.
Namiot tatuś zrobił? Tak. Jaki i namiot? Tatuś no namiot z drewna. No tak. Bardzo nie śmieszne. Wierzę. Bardzo śmieszne. Ale nie wolno tatusia bić. Zobacz, i tak bym tego grilla nie rozpaliła, bo nie miałam żadnego ognia. Ognia nie miałam. Zapalniczki nie miałam. Ja cię. Zobacz, minutę, dwie. Widzisz, jak wyglądam? Widzisz, jak wyglądam? Śmieci mogę iść wyrzucić, ale do sklepu. Bardzo śmieszne, no. Dobra, Łukasz mówi, że to jest najlepsza podpałka i że to jest jak jakiś smolak. Nie, ja nie wiem, o co chodzi. To jest kora z brzozy. No to tak ja wiem, że to jest kora z brzozy. Jak smolak prawie, czyli drzewo smolne, takie ciemne w środku. Żywiszcze, które się podpala, one się pali normalnie jak, no jak benzyna. Pierwsze słyszę. Czy to bez przesady, nie jak benzyna. No, benzyna się zajmuje, to jest to smolaka, bo ty nie widziałeś to? Nie. Daj mi ten, tą podpałkę. Nie to. A ty już mi zapalniczkę zawinęłaś? Kiedy? Jak zawinęłam? Leżała na stole. To ty mi zawinąłeś. Dałeś mi i potem ukradłeś dwa razy. Ja nawet świeczki nie mam czym odpalić. No weź to na smrodzi. Tak, ja przyniosę tą suchą. Co? No z tą suchą przyniosę rozpałkę. No weź, no będzie się dymić, śmierdzieć. Nic się nie będzie dymić. O, to jest żadna filozofia tak rozpalić. To już tej brzozy nie potrzeba, naprawdę. No prawda. No. No prawda, no prawda. Tylko kupa smrodu będzie. Brawo! Mamusiu, teraz ten. Teraz ten, tak. Mogę jeździć bicykl? Oczywiście, że możesz jeździć bicykl, a nie robot. Mogę jeździć bicykl? A najlepsze jest, jak mówi tak. I want to... I na przykład, I want to ice cream. No. Ale to jest takie urocze. Do tego przeszkoda to pójdziesz, nie wiem, nie mogę. Estera, przestań, proszę no, cię. No, naprawdę, nie. No przecież nie zepsułam, no. Właśnie zepsułaś. No naprawiłam. Nie, nie naprawiłam. Zobacz. Ale jak się kara, proszę pani. Dotniesz obwyki już się jara. No to weź to zostaw, jak to takie dobre, no. Co? No to sobie nie... Weź tego nie... Weź to oskrop, no to weź to oskrop, no. To weź mi to zostaw. No dalej. Pomogę. Dziękuję. No, teraz proszę odejść, bo ty jest... Pokaż się, tatuś. Co? Super, zaczynamy super. Imprezę. Da, uważaj, no, kochanie, weź odejdź, odejdź, odejdź. Co to jest, Dawid? To jest niebieskie? Wow. Jak smakuje? Nie wiem. No. Bardzo ostra. Ojej, to nie dla ciebie. Nie, tylko pianę. To tylko ze śmietaną przejdzie, albo z jogurtem. Hmm? Mniej niż pół. Czuję, że jestem cała czerwona. Ale ostre, co? Róża, czekaj, czekaj, musi się rozpalić, wiesz? Mogę mój pianek. Możesz twoją piankę, no. Pianka ma. Musimy założyć pianę. Musimy poczekać chwileczkę, wiesz? Mogę jeść mój pianek? Nie, no jeszcze się nie zrobiła. Super, lubię pianek. I mój pianek. Pianek dum, 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 dum. Super, braciszek ci pomógł. Tak. Patrz, co wygląda. Mogę jeść? Nie wierzę. Tak, możesz już jeść, no, czekaj. Róża, chodź tutaj. No Dawid, no to jest brudne, no nic ci od tego nie będzie, to jest osmolone tylko. Dawać tutaj, dalej, szybko, szybko. Róża, stań tutaj z tej strony. Witch? Ty mały cłaniaku. No. Chodź, zrobimy razem, co? Daj mi rączkę, daj. Mamuś, nie! Ty możesz nam.
śniem. Możemy otworzyć? Nie. Nie. Dla bezpieczeństwa nie. Okej, brawo. Już zjadłaś? Tak. Bartek śpi. Dawid? Chcesz szaszłyka? No. Bartek śpi, ja w ogóle tak wpadłam do niego do pokoju. I Bartek, są marshmallows. O, pod kołdą. Nie, są ok, ja przed chwilą patrzyłam. Już jest zrobione. Tatuś, zobacz, pianek. Mamy pianek. O, pianek, widać go twarzy, no. I już jest zimne. No może to grabisz, nie? Bo półfinał. Bo co? Jest półfinał. Ja nie będę z takich rzeczy oglądać. Mówiłem, ale nie, mi chodzi o to, że mówię, żebyś ściągnęła łaki. Nie. Nieprawda. Jak nieprawda? Jest już przerwa? Nie. Jezu. To jest pół godziny. Tak? Dopiero pół godziny? No już sobie, nie? Z szaszłykiem. Ale dobra, nie? No. Gruza się zdarła. Fokus jest. Możemy robić ziemniaku? Możemy ziemniaku. Ziemniaki to trzeba wkładać w ten popiół. To już za późno na robienie ziemniaków. Pomogę. Użyłem jeden. Jeden. Mhm, tak, bo już tych pionek nie ma dużo, nie? Jeden, dwa. Dobra, jeszcze jeden. Tak, już wystarczy, no. Dziękuję za pomoc. Nie ma sprawy, kochania. Lubiłam ziemniaki. To nie są ziemniaki. Lubiłam pianki. Dawid, jest... taka rzutkiewka, to ja nie wiem. Ja nie wiem, czy to dobre będzie. Dawid dał mi właśnie skosztować. Rzutkiewka na ciepło jest pyszna. Dawida pianka skończyła, tak? No, dokładnie. Róża, nie wchodź do domu z tym. Ostatnia minuta, proszę się zachowywać. Ale Łukasz, miałeś rację, że to będzie dobry mecz. Most. Through the day to the evening, without shouting and screaming.